oto obiecana garść podpowiedzi do naszego konkursu na Niedzielę Biblijną na rok 2024. Zacznijmy od tego, że trzeba podać jako odpowiedź końcową adres biblijny, który wyniknie nam, który składamy z tych poszczególnych literek i cyfr, które przyporządkowane są do prawidłowych odpowiedzi tych na te 5 pytań. I jeszcze, kto by chciał, dodatkowo można do każdej odpowiedzi dopasować odpowiedni fragment, który mówi, że ta odpowiedź jest właściwa. Tu wystarczy podać tylko adres, czyli jeśli na przykład byłoby pytanie, jakie zwierzę przemówiło do Adama i Ewy w raju, no to wystarczyłoby tutaj podać rodzaju 3.1. Już nie trzeba byłoby całego wersetu podawać, czy tam wyjaśniać, że wąż, coś tamtego, tylko wystarczy podać rodzaju 3.1. No to poszczególne pytania, spróbujmy sobie na nie spojrzeć i jeśli sprawiają wam trudność, to być może to, co teraz powiem, wam pomoże, a być może wcale nie. Pierwsza rzecz, chodzi o tę rzekę, która jest określana wielka. Jest jedna rzeka, która jest nazywana wielką w Piśmie Świętym, chociaż kiedy będę podawał już odpowiedzi na zakończenie konkursu, to tam jest rzeczywiście pewien haczyk, ale on nie jest dla nas niebezpieczny, jeśli zrobimy to, co jest w pytaniu tak zawarte pomiędzy wersami. Na początku Księgi Powtórzonego Prawa. Po prostu trzeba zacząć czytać od początku Księgę Powtórzonego Prawa. Ona jest długa, ale na szczęście to słowo na początku nie jest tylko jakimś poetyckim określeniem, tylko rzeczywiście dosyć szybko nazwa tej rzeki i to określenie nam się pojawi. Więc tutaj najzwyczajniej w świecie trzeba przeczytać kilkanaście wersetów od początku Księgi Powtórzonego Prawa. Drugie pytanie, czy to prawda, że... No to gdzieś mi zniknęła. A nie, przepraszam. Ale nie dobrze. Czy to prawda, że jeden z psalmów jest przypisywany Mojżeszowi? To też trzeba byłoby sprawdzić, dlatego że większość psalmów ma na początku, czasem też na końcu, takie wyjaśnienia, jakby przypisy, powiedzmy. I to nie robione przez tłumaczy, tylko przez tych, którzy pisali. I jak to znaleźć? No, trzeba byłoby pewnie te 150 psalmów prześledzić, ale jeśli ktoś nie miałby czasu aż na tyle, to trzeba zrobić inaczej. Księga psalmów jest podzielona na części. Nie pamiętam, ile tych części jest, ale w każdym razie dobrze byłoby, tak sądzę, przejrzeć przedostatnią część, przedostatnią księgę Księgi Psalmów. Księga to nie jest psalm, bo tych psalmów mamy 150 i one są podzielone na księgi. Więc przedostatnią księgę, część Księgi Psalmów, ja bym zaczął czytać, przeglądać te komentarze czy przypisy do psalmów i tam być może nam się coś pojawi. Czy król Dawid miał siostrę? Wiemy, że miał braci, bo ostatnio było, czytaliśmy w ramach pierwszego czytania pierwszą księgę Samuela i tam wiemy, że pojawia się 8 braci, ale inna wersja genealogii Dawida mówi nam o braciach 7. Znaczy, że sam Dawid był 7. Tutaj w księdze Samuela Dawid jest 8. I tą, jak już wspomniałem, pewną nieścisłość będziemy sobie tłumaczyć w czasie rekolekcji biblijnych w Gdańsku w maju, ale ja bym sugerował po prostu zajrzeć sobie do tej drugiego opisu najbliższych króla Dawida, która znajduje się gdzieś tam na początku pierwszej Księgi Kronik. No, znowu pewnie trzeba byłoby przeczytać co nieco, trochę więcej niż w przypadku Księgi Powtórzonego Prawa, ale znowu nie tak dużo. To zajmie pewnie ze 2 minutki rozwiązanie tego pytania trzeciego. Pytanie czwarte. Do kogo Pan Jezus skierował te słowa mówiące o opieraniu się sile porównywanej do ościenia? No, trzeba byłoby zapytać, czy w ogóle są jakiekolwiek słowa Pana Jezusa w Nowym Testamencie poza Ewangeliami. Czy tylko w Ewangeliach mamy słowa Pana Jezusa zapisane, czy nie? No to zastanówmy się godzinkę. I co nam przychodzi do głowy? No na przykład księga jaka? Apokalipsy, prawda? Gdzie mamy słów Pana Jezusa całkiem sporo od samego początku. Tam Jan
spotyka Jezusa na początku i Pan Jezus te listy do kościołów siedmiu Janowi przekazuje, mówiąc, więc słów Pana Jezusa jest całe mnóstwo w Nowym Testamencie poza Ewangeliami. No i w takim razie trzeba byłoby gdzieś te nasze słowa z pytania zobaczyć. No, już wiemy teoretycznie w takim razie, że one mogą być, ale czy dokładnie takie są? Czy Pan Jezus, mówiąc do kogoś, używałby greckiego przysłowia? No a czemu nie? A czemu tak? Aha, no to nie wiem. W każdym razie ja bym zrobił tak, ja bym prześledził, jeśli mowa jest o świętym, najpierw o świętym Piotrze, no to jakieś fragmenty, które dotyczą świętego Piotra. Ich tak znowu strasznie wiele nie ma. Wiemy, że na pewno w Dziejach Apostolskich o Piotrze co nieco jest. A może by zacząć jednak od świętego Pawła i od jego opisów dotyczących spotkania Pana Jezusa pod Damaszkiem. Może tu będzie jakiś klucz. Tych opisów jest kilka, to nie jest tylko jeden, bo wiemy, choćby to też jest kolejna rzecz, którą chcemy rozważać na rekolekcjach biblijnych, że te opisy bardzo znacznie się różnią między sobą. To też jest takie zastanawiające. Ale ja bym te opisy poszukał i tam poszperał, czy czasem może czegoś nie ma, bo wiemy, że przecież Jezus mówił do Pawła: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Więc choćby tutaj mamy też słowa poza Ewangeliami, słowa Pana Jezusa, więc w tą stronę bym poszedł. I wreszcie piąte pytanie. Do zębów jakiego zwierzęcia przyrównane są zęby węża w jednej z ksiąg mądrościowych w Starym Testamencie? No pierwsza rzecz, to trzeba byłoby odkryć, co to są te księgi mądrościowe. Proszę pamiętać, że wiele odpowiedzi na pytania konkursowe, ale pytania, które nam się mogą też pojawić, czy w trakcie czytania słowa, czy jakby poza tym, wiele odpowiedzi znajduje się we wstępach do poszczególnych ksiąg w naszych Bibliach. Bardzo mało Biblii nie ma wstępów, większość absolutnie ma, więc no, po prostu trzeba byłoby je czasami przeczytać i tam wiele się wyjaśnia, wiele rzeczy dotyczących struktury danej księgi, kto napisał, kiedy, co, jak, masa rzeczy tam się pojawia, więc pierwsza rzecz, trzeba byłoby sobie znaleźć, co to są te księgi mądrościowe i taką księgę mądrościową najdłuższą wziąć sobie, nomen omen, właśnie mądrościową księgę, że tak podpowiem, i jeśli by tę, która ma najwięcej rozdziałów, podzielić sobie na części, na przykład na podzielić na tyle rozdziałów, nie umiem tego wytłumaczyć, ale powiem na przykładzie. Na przykład gdyby było rozdziałów 80, to podzielmy sobie na 8 części. Gdyby było rozdziałów 20, to na dwie części. Jakby było rozdziałów na przykład 300, no to na ile części? To na 30 części. No, więc podzielmy sobie na tyle części, ile właśnie tego, tam jest rozdziałów w najdłuższej księdze mądrościowej i ja bym zaczął szukać mniej więcej przed połową, na początku trzeciej części o tych zębach. Bo w ogóle, jeśli ja powiedziałem to tak niejasno, a tak coś czuję, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, to jest jeszcze jedna podpowiedź, taka już zupełnie prosta, że proszę sobie zerknąć do księgi proroka Jeremiasza, do 5 rozdziału. I tam się pojawiają obok siebie dwa zwierzęta i można, gdyby je wyeliminować z naszego 5 pytania, no to zostanie to właściwe. Nie, pomyliłem. Właśnie źle powiedziałem bardzo. Nie. To u Jeremiasza to zwierzę się pojawia, dwa zwierzęta z 5 pytania się pojawiają. I to pierwsze, które się u Jeremiasza pojawia, to jest właśnie to, którego szukamy w 5 pytaniu. No, tak to bywa, że czasami wyjaśnienia są bardziej mylne i tuszujące właściwą odpowiedź niż samo pytanie właściwe. No, to tyle w takim razie i na odpowiedzi czekamy do końca najbliższej niedzieli i w poniedziałek pojawi się rozwiązanie. Ja spróbuję omówić te pytania w taki sposób może bardziej jasny, ale taki też, który może pewne rzeczy nowe nam podpowie.
No to w takim razie do dzieła, czytajcie. Już są pierwsze odpowiedzi, chciałem powiedzieć. To jest też super, bardzo, bardzo fajnie. No to w takim razie zachęcamy do czytania słowa i do też zerknięcia na ofertę rekolekcji franciszkańskich na takiej właśnie stronie rekolekcjefranciszkańskie.pl. Tam znajdziecie całą gamę rozmaitych rekolekcji, które już ruszają w tym nowym roku, w najbliższy weekend. Potem mamy w kolejny weekend, czyli za tydzień, gdyby dzisiaj był weekend, powiedzmy, chociaż jest wtorek. W każdym razie to w następny weekend będą rekolekcje Ramiona Jakuba o tym, jak pokochać historię swojego życia. No, to w takim razie życzę owocnego poszukiwania odpowiedzi na pytania i pokój dobry.